Siemaneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym odcinku o Eleli z Metalem. Tym razem mam tu jakąś ładniejszą podkładkę. Będę już kręcił na tego typu tłach, żeby jakoś to wyglądało. Tutaj mamy zamek w Monstrze, to jest fortyca ogólnie w Le Mont Saint-Michel, nieważne, nie umiem czytać po francusku. I uczymy się kolejnego. Oczywiście karteczkę z dniami mam tu, wykreślimy sobie go pod koniec. W takim razie mamy dzisiaj taki OLL-C. Teraz wam go pokażę, jak go zrobić i wytłumaczę. Tak bez sensu wygląda to na tablecie, a nie szkodzi. Tutaj jest jak go rozwiązać, tu jak go stworzyć. Wygląda on tak. To jest numer 30. I tak, mamy tutaj taki bloczek tworzący literkę C, a tutaj mamy kropkę jedną i odchodzące od tej kropki dwa takie odnóża i tu mam jedną kropkę po prostu. Ten pomarańczowy się może trochę mienić od lampy i teraz na przykład wygląda jak żółty, ale nie szkodzi. I kostkę trzymamy tak, jest na zdjęciu. Tak jest na zdjęciu, czyli tak. C do góry. Można powiedzieć, że to jest podkowa albo coś, nieważne. I zaczynamy. Dobra, teraz wam wytłumaczę, jak to wykonać. Tylko tu sobie skończę ułożenie. A więc tak, jeżeli trzymamy kostkę w ten sposób, to odsuwamy prawą ścianę. Odsuwamy prawą ścianę, nasuwamy lewą, znaczy górną. I robimy metodę Sex Move. Po prostu jeden raz. Odsuwamy, dosuwamy. To jest raz. Teraz robimy ruch ścianą frontową. I teraz, jak już mamy tą ścianą frontową ruch, to mamy tutaj takiego slota, który wcześniej nam wyszedł, bo musimy go włożyć. Ten slot nam tu wszedł. Ale co zrobić, żeby z takiej pozycji wyjść? Trzymamy kostkę tak. Więc żeby wyjść górną ścianą, żeby wyjść żółtą ścianą do góry, to musimy użyć naszego palca czwartego i drugiego, żeby wysunąć te ściany. No nie jest to wcale trudne, wystarczy trochę wyćwiczyć. To teraz wam pokażę jeszcze raz, wolniej i dokładniej. Może przedstawię to na jakiejś innej ścianie, żeby było łatwo rozróżnić. Wysuwamy. Metoda Sexy Move. Tak jakby jednego slota. Wyszedł nam taki klocek. Wtedy można sprawdzić, czy jest dobrze. Tutaj jest ten slot. I teraz, jak już wyciągnęliśmy, pomieszałem sobie. No nieważne. O, jest. Wyciągnęliśmy. To teraz robimy frontową ścianą ruch do przodu, czyli F. I teraz mamy tego slota. Do tego slota, jak już zrobiliśmy ten ruch F, to obracamy kostkę i wkładamy tego slota na swoje poprawne miejsce. Widzicie? On jest tu i musimy go włożyć tu. Więc wkładamy go tak i on się już tu ułożył. I ten pasek, żeby go cofnąć, to ten pasek musimy odsunąć po prostu. I wtedy zrobią nam się te dwa paski, ale musimy jeszcze tu cofnąć. I robimy ruch taki. Czyli takie, to, no nie wiem, takie widły, jakbyśmy przesuwali. Ciach. I powstał nam inny algorytm, który jest całkiem prosty. Niedługo go pokażę. I już nie będę szedł tak po kolei OLL-ami, że jest 21, 30, 31. Tylko będę szedł tak, żeby nauczyć się jak najtrudniejszych przypadków. Albo tych, które się jak najczęściej pokazują. Więc jedziemy jeszcze raz. Metoda Sexy Move. F. Wsadzamy tego slota.
Wsadzamy slota. Tu pamiętamy, żeby cofnąć. I przesuwamy tak. I wtedy mamy sytuację już do góry. Bo można zrobić tak, że weźmiemy tego palca i też dosuniemy. Ale to jest całkiem niepraktyczne. Przesuwać i potem robić obrót kostki. Tak można od razu zrobić żółtą warstwą do góry. Jeszcze raz, tak dla pewności. Oj, sorry. Odsuwamy najpierw tu. Coś zepsułem, nie szkodzi. Ważne, że jest przekazany sens. Dobrze. Teraz wyszło. Dobrze, to chyba byłoby na tyle w tym filmiku. Jeszcze wykreślimy sobie dzień. Coś mi tam spadło. Do zobaczenia w jutrzejszym filmiku. Też będzie równie ciekawy. I algorytm nie jest wcale taki trudny. Tego jeszcze nie znamy przy okazji. No to chyba tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.